Już po raz siódmy na Myszkowskim Kompleksie Sportowym Dotyk Jury odbył się turniej mikstu pod nazwą Siatkarska Noc w Myszkowie. Występuje dzisiaj 24 pary mikstowe, system brazylijski, 1 set do 21 punktów. Najlepsze pary staną na podium i otrzymają okazałe puchary. Jaka frekwencja jest w turnieju? Czy z roku na rok przybywa ludzi? No i jaka atmosfera panuje tutaj w czasie zawodów? Znaczy właśnie chciałem się pochwalić tym, że utrzymaliśmy tą frekwencję, czyli to jest najwyższa frekwencja, jaką tutaj możemy mieć, czyli 24 pary na dwa boiska. Atmosfera jest bardzo dobra, sympatycznie. Przede wszystkim jest rywalizacja fair play. Z tego się cieszymy najbardziej. Myszkowska Noc Siatkarska to turniej, który ma już swoich stałych uczestników. Przyjechaliśmy z Łodzi. To jest chyba trzeci rok, kiedy przyjeżdżamy tutaj na turnieje w Myszkowie. Przypadkowo jakoś w internecie znaleźliśmy informacje i tak się zaczęła nasza przygoda z tymi turniejami. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy tu być. W zasadzie któryś już raz z kolei, bo już tutaj jesteśmy stałymi bywalcami w zasadzie. Tak, praktycznie już od 2 lat tutaj przyjeżdżamy, 2 albo 3 nawet. Przyjeżdżamy tutaj również na męskie turnieje i mikstowe. No i tutaj na Nocy Siatkarskiej jesteśmy już 2. raz z rzędu. Czy do nocnego turnieju trzeba się w jakiś wyjątkowy sposób przygotowywać? Myślę, że nie, chociaż tak jak ja na przykład noszę okulary, to na pewno, bo kiedyś przyjechałam przeciwsłonecznych, był dzień, a tu się okazało, że noc i ząg, ale miałam soczewki na szczęście, więc uratowałam. Myślę, że trzeba się zaopatrzyć w dobry ubiór na każdą pogodę, tak w zasadzie, bo rok temu tutaj było naprawdę gorąco, a teraz jest trochę zimno. No i też jakieś jedzenie. Przede wszystkim dobrze się wyspać. Dobrze się wyspać, żeby wytrwać do późnych godzin. No też w zależności od wyników turnieju. Tutaj można skończyć wcześniej, skończyć później. No ale z poprzednich lat wiemy, że tutaj mecze finałowe rozgrywane są koło godziny 3 w nocy. Także jeszcze trzeba wrócić do domu. Także też trzeba mieć energię na ten powrót i tą podróż całą. Powiedzcie nam, jakie emocje i jaka atmosfera panuje o tej godzinie. Na pewno już wszyscy tutaj dogorywają. Nie dość, że ciemno, to reflektory też dają o sobie znać. Ja dobrze wspominam generalnie tą noc. Zazwyczaj jest super atmosfera i to myślę, że najbardziej przyciąga. Myślę, że bardzo pozytywna. Jest tutaj sporo par, które gdzieś tam znamy, z którymi grywaliśmy. Dzięki temu, że tutaj przyjeżdżaliśmy, jest bardzo, bardzo pozytywnie. Na jakie turnieje w tym roku jeszcze mogą liczyć zawodnicy? Kończymy turniejem mężczyzn 28 sierpnia. Turniej mężczyzn, Myszków, zakończenie sezonu plażowego. Tutaj również na kompleksie sportowym Dotyk Jury.